Witajcie 14 grudnia. Ponieważ bardzo długo nie otwierałam kalendarzy adwentowych, więc po prostu postanowiłam nadrobić wszystkie okienka i ostatni raz otwierałam 8, więc zaczniemy od Douglasa, bo mam go tutaj, bo on jest największy i najłatwiej mi zacząć od niego, czyli otwieramy od 9. Więc mamy tutaj jakieś okienko. Czekajcie, nie mam nożyczek, ale tutaj są. Dobrze, zobaczymy. Widzę perfumki, co bardzo mnie cieszy, bo uwielbiam perfumy. Zobaczmy, jak one pachną. Otwieramy je i słuchajcie, otwierają się łatwo. Coś niesamowitego. Chyba nie otwierają się łatwo, ale... Aha, bo one są takie. Ale pachną całkiem ładnie. Co tutaj jest? Jakie to jest? Ariana Grande. Już w tamtym roku były jakieś takie, ale oczywiście w innym flakoniku i inny miały zapach. Flakonik jest prześliczny. Teraz tak, 10. Szukamy 10. No 10 jest obok. Co my tutaj mamy? Oj, nie chciałam niszczyć kalendarza, żeby ładnie wyglądał do końca. Słuchajcie, odłożymy to. O, właśnie, że byłam tak... O, już trochę to wzięłam. Dobrze. Co mamy tutaj? Shower Car. Ogólnie chodzi o to, że jest to żel pod prysznic. Tak, nie mam nic przeciwko temu, bo lubię te małe pojemności do zabrania, a z tych kalendarzy są po prostu lepsze te kosmetyki, fajniejsze. Dobrze, dalej. Lećmy dalej, bo mamy nie za dużo czasu. Więc gdzie jest 11? Jest 11, tylko ta 11 jest ułożona. Mamy tak, Moisturizing Body Milk, naczko do ciała, Mango Butter, o super, to będzie pewnie ładnie pachniało, sprawdzę tu. Sprawdzimy. Ładnie, bardzo ładnie pachnie. A zobaczmy jeszcze ten żel pod prysznic w takim razie, bo nie sprawdziłam w sumie. Nie wiem czemu. Też, ślicznie. Tak, może być. To mi się podoba. Czyli teraz będzie 12. Nie widzę 12. 13 widzę tutaj, to już później będzie nam łatwo znaleźć. Ale gdzie jest ta 12? Słuchajcie. No nie ma jej. Zawsze. Zawsze się gdzieś musi ukryć, bo jest. Nie jest to duży. Co to będzie? Jakaś ampułka znowu. Nie wiem, co to będzie za ampułka. Bo nie mogę tego przeczytać, słuchajcie. Aha. Serum pod oczy. Z kwasem hialuronowym. Okej. Okay. I... 13 była tutaj. Hydrating Mask Face. To są te maseczki takie chyba na noc. To są fajne rzeczy. Miałam już to kiedyś. I jeszcze potrzebujemy 14, która jest tutaj. I to będzie pewna kropka, żeby mi ostatnio gdzieś zginęła. Kredeczki do oczu. Mam nadzieję, że jest tylko czarna oczywiście. Tak, czarna. Teraz spróbujemy trafić jedną ręką. Jest. Bo one są miękkie. Te kredki z Douglasa i właśnie miałam taką, ale nie wiem, co się z nią stało. Dobrze, więc mamy otwarty Douglas. I teraz lecimy dalej. Więc nadrobiliśmy. Nadrobiliśmy dni. Zobaczcie, jak to już fajnie wygląda. Cały Douglasek. I zaraz wam pokażę, co ja sobie zrobiłam. Spójrzcie, tu mam rzeczy z Douglasa. I później będę sobie po prostu chować. To znowu będą rzeczy Douglasowe. O, widzicie. Do następnego worka schowałam sobie z Ritualsa, żeby wiedzieć, co w którym było.
Tylko wczorajszych rzeczy jeszcze nie schowałam, więc je schowam później. Teraz tak, otworzymy herbatki. Więc nie, nie da się. Więc tak, choineczka dzisiaj. Nie dzisiaj, tylko 9. Zobacz choineczko. Czytamy. Organic Black Tea. Czarna z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkiem, migałką muszkatołową, pieprzem i pomarańczą. To będzie dobra herbatka. Lubię je taką właśnie. Teraz następna. Następna jest z mlaską mikołajową. Organic Black Tea, czyli czarna z cynamonem, imbirem, kardamonem i jabłkiem. Wolę jak są zielone herbatki, no ale nie jest źle. Tutaj mamy bałwanka dzisiaj. Nie dzisiaj, po 11. Cały czas się mylę. Czarna z imbirem, cynamonem i właśnie tego nie pamiętam. Muszę sprawdzić. W tamtym roku pamiętam, że też nie pamiętałam. I nie sprawdziłam w końcu. 12. To była herbatka z wieńcem adwentowym. I mamy tutaj zielona i mięta pieprzowa z pomarańczą, cynamonem, pieczoną cykorią i wanilią. Teraz 13 z tą skarpetą, tym wódkiem takim mikołajowym. Czyli to jest zielona z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatową, pieprzem i czymś. I ostatnia, właśnie dzisiejsza, to jest z takim prezencikiem świątecznym. I to jest zielona z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gwiazdkami anyżu, gałką muszkatołową i czarnym pieprzem. Więc zobaczcie, jesteśmy już w trzecim rzędzie. Szybko odrobiliśmy wszystko. No po prostu później powejmuję te herbatki, żeby to za dużo czasu nie zajmowało. Teraz idziemy z tym kalendarzem i wróżę. Więc szukamy dziewiątki. Dziewiątka jest tutaj. Może postaram się nie wyjmować już tych pudełek. Będzie szybciej. Mamy tak. Co to jest? Nawilżający krem do rąk z organiczną arniką. W każdym razie krem do rąk mi się zawsze przydaje. Tak, bo ja przez to suszone dłonie, a szczególnie teraz zimą. Teraz dziesiąteczkę widzę tutaj. Otwieramy i widzicie, tak jest nawet łatwiej. Pewnie to jest, tak, shower gel. Więc to jest żel pod prysznic i to jest kokosowy. Zobaczmy, jak pachnie. Wiadomo, będzie pachniał kokosem, ale zobaczymy, czy pachnie ładnie. Tak, to miało być do kamerki. Fajnie nagrałam. Słuchajcie, pachnie przepięknie kokosem. Tak, to jest coś ekstra. A zobaczmy, jak pachnie ten krem z arniką do dłoni. Nie ma jakiegoś bardzo mocnego zapachu, ale taki delikatny, ładny. Dobrze, teraz dalej. Może jakby trzymać kamerę, aby się to jakoś nagrywało. Dziesiątka, jedenastka. Słuchajcie, gdzie jest jedenasteczka? Dobrze, widzę jedenasteczkę. Spróbujemy tak, może będzie łatwiej. Mamy tak. Hydra Vegetal. Co to jest? Cleansing gel. Czyli żel do mycia. I ten jest do skóry normalnej, bo był już taki, tylko był do skóry wrażliwej. To jest do twarzy na pewno. Bardzo fajnie, bo właśnie te żele do mycia i wróżenie mają tych drobinek, co jest dla mnie super. Dobrze, teraz szukamy dwunastki. Widzę już trzynastka, gdzie jest dwunastka. Tutaj sobie nie zauważyłam tego. Tutaj jest dwunastka. Zobaczmy. Co mamy tutaj? Szampon, ale nie wiem z czego. Hawthorn Extract. Ani po francusku nic mi to nie mówi, ani po angielsku. Po prostu będę sobie musiała przetłumaczyć. Zobaczymy, jak pachnie.
Bardzo słaby ma zapach. Ale szamponek taki wyjazdowy będzie ok. Teraz szukamy 13. 12 to była 12, ale widziałam tu gdzieś 13. Przed chwilą jest. 13 tu jest. Co to jest? O, właśnie tego chciałam bardzo. Bo ja już to miałam. Tylko miałam taki zielony jakiś. A może butelka była zielona. A płyn był, płyn micelarny. Był może biały. No nie wiem, nie pamiętam. Ale właśnie to, z tej serii. Miałam to, skończyło mi się już dawno. Ale nie kupowałam sobie, bo wiedziałam, że kupię kalendarz, więc myślałam, że będzie tutaj i nareszcie jest coś, co potrzebowałam. Teraz tak, 14. 14 mamy tu. No nie, 14 nie otworzymy rynku. Zwyczajnie. Słuchajcie, na każdym jeszcze pudełeczku są inne symbole przed świąteczki. Muszę wyjątek. O, wydzielę czerwony wersus, który ma bardzo ładny kolorek. Widzicie, tu mamy na przykład jemioły pod 14 dzisiaj. A tak są gwiazdki, różne takie rzeczy, ale ogólnie bardzo ładny jest ten kalendarz. A kolor? Kolor lakieru. Rose Pearl. Perłowa róża. No tak, bardzo ładny. Bardzo ładny kolor. I widzicie, tutaj mamy te wszystkie z Yves Rocher. No dobrze. Denerwuje mnie to. Nie lubię, jak coś jest nieładne. Dobrze. Musimy go odłożyć na dół. Żeby tutaj... No bo dobrze, nie będę w ogóle przestawiać. Tylko tak będę otwierać. Dziewiątka. Świeczka. Nie przeszkadza mi nawet bardzo, że są te świece. One są wszystkie jednakowe. Zapach, no taki sobie. Pachnie syropem. Jakimś takim przeciwkaszlowym, no ale dobrze. Dziewiąteczka, dziesiąteczka. Dziesiąteczka jest niesamowicie długa. O nie, próbowałam kalendarz. A miałam go nie zniszczyć, bo mi się podobał. No bo jakoś to podkleję później. Co mamy? Pilniczek. No, pilniczek to nie powiem, że jestem zachwycona, ale przynajmniej kolor ma ładny. Tylko, że tak mocno włożony, że zaraz wyrwie coś. Po prostu, zwykły pilniczek. No to powiem szczerze, że mnie to wcale nie zachwyca. Dobrze, 11. Szukajmy 11. Ktoś widzi 11. Tak wygląda, jakby normalnie tej 11, bo jest. I to jeszcze duża w dodatku. Rytual z Rytual of Sakura widzę. Tylko co to będzie? O, ale... No ja to zawsze wszystko zauważę, kiedy... The gift of a good hair day. Podarunek dobry dla włosów. Dobra, zobaczmy. To pewnie będzie szampon, tak? Aha, to właśnie jest ten sam napis, co był wcześniej. I to jest Carpe Diem, witaj dzień. Dobrze, tak, szampon to jest. Z olejem arganowym. No niestety, właśnie z olejem arganowym to nie jest dla mnie dobrze. Chociaż teraz, może nie, może jakoś z powrotem mam taki włosek przed tym, to może nie będzie mi to przeszkadzało. 12. 12. Gdzie jest 12? 10. Aha. I 13 mam tu przynajmniej tyle, żebym pamiętał, gdzie jest 13, bo ja będę przez 5 godzin szukać 12. Jest. Coś. Dziwnego. Nie wiem, co to jest. Cóż nie jest, ale słuchajcie, on jest tak głęboko tam ułożony. Może jakieś mydełko albo coś. Nie mogę tego wyjąć. Wychodź.
wychodzisz stąd. No nie. Dobrze, później to wyjmę, bo nie jestem w stanie tego poczekać. Spróbuję tak. A więc tak. W tej dwunastce było The Ritual of Happy Buddha, Sobbar, czyli mydełko. No to akurat dla mnie to może nie jest takie dobre, ale może sobie go będę do czyszczenia pędzli używać albo do czegoś tam. Nie wiem do czego jeszcze. I teraz szukamy trzynasteczki, którą widziałam tutaj. I co to jest? Wiem, domyślam się już. Tu jest chyba maseczka. Co to jest? Tak. The Wonder Mask. Breathing Face Mask. Tak, z czarnym błotem. I szpadłka do maseczki, więc okej, bardzo mnie to cieszy. Uwielbiam maseczki. Teraz mamy jeszcze 14. Słuchajcie, jeszcze mamy 14. I to nawet ładnie wychodzi. To jest Ritual of Sakura. I napis jest ten sam co zawsze, żeby celebrować każdy dzień jako nowy początek. I tutaj mamy taki zmiękczający ryżowy skrab i ryżowe mleko i właśnie, aha, czyli to już było po prostu. Raz. Tak. I mamy ten otwarty, teraz szukamy miśków. Może, i patrzcie, tu jest to wszystko z rytuału, z miśki. Ale wezmę nożyczki, bo z tego się nie da otworzyć. Czyli lecimy. Z miśkami. Szukamy dziewiątki. Jest. Jest dziewiąteczka. Jest. Pod świeczuszką był cukierek. Teraz dziesiątka. Dziesiąteczka jest tutaj. Może to jest dziesiątka. Ładne ptaszeczki. I mamy wreszcie misia, który jest przepiękny. Piękny misio. Jaką ma ładną czapeczkę w gwiazdki. Tak, podoba mi się. Teraz jedenastka. Chciałam dwunastkę. Zawsze widzę nie to, co trzeba, tak? Gdzie jest jedenasteczka? Widzicie dwunastkę? A gdzie jest jedenastka? Trzynastkę nawet widzę, to dobrze. I czternastkę widzę. Siódemka, no popatrzcie, 18, 19. Zaczynam tak szukać, no bo normalnie nie widzę tej jedenastki. Nie ma jej, a jest. Tak. Teraz nie wiem, czy będę widziała już tamte. Ale jedenastka to z jedenastką same kłopoty. No, otwieraj się. Ale za to zobaczcie, mamy dwie kulki. Oczywiście nie chcą wejść. Nawet weszły. Dobrze, więc są dwie kuleczki teraz. To fajne okienko też mieliśmy. Teraz szukamy dwunastki, więc mamy już dwunastkę. I kolejny cukiereczek z kołajem. Trzynastka. Otwieranie trzynastki jest bardzo głodna. Przy takiej wiewiórce. Czekoladka mleczna. I czternasteczka. A tu jesteś. Wiecie co, naprawdę jest trudno, powiedziałabym. I znowu taka czekoladka, jak już była z miśkiem, a słuchajcie, miś na to wszystko jest tylko jeden. Dobrze, miśka otwarta. Idę po i zostaje nam ten kalendarz. Tak? Czy go otwieraliśmy? Już nie. Dziewiątka. Otwieramy dziewiątkę.
ponieważ to trzeba będzie tak. Robimy tak. Tak. Coś wielkiego tu jest. Zobaczmy, co są. Chowamy oczywiście. W ten sposób nie wiem, jak to będzie. Tak? Tak chyba. To nie pasuje jakoś. Może odwrotnie. Może tak. Chyba tak. Nie wiem. Później zobaczę. No, słuchajcie, co mamy? Ritual of Ayurveda. I nie mogę teraz tego zobaczyć, bo mi tu świeci. Aha, shower. Indyjska róża i słodki olej migdałowy. I to jest pianka. Pianka do ciała ekstra. No nie spodziewałam się, że w tym kalendarzu takie fajne rzeczy będą. Dobrze, więc teraz szukamy dziesiąteczki. Dziesiąteczka jest u samej góry. Do wyjęcia to u mnie dosyć trudno, więc lepiej zrobić to tak. I możemy sobie oczywiście... Jeżeli to nie ma, to daleko się zapędziłam. Tak. Zamykamy. I co my tu mamy? Dobrze, kolejna część naszej budowli. Natomiast tutaj mamy Biotulin Suprema Skin Żel. No dobrze, krem jakiś biotulinowy. Ok. Jedenastka. Jedenastkę widzę tutaj. Słuchajcie, te opakowania oni dość trudne zrobili do otwierania. Ale ten kalendarz jest bardzo niezły. To jest jakieś podwójne okienko, nie wiem o co chodzi. Tak. To akurat jest normalne pudełeczko. Damy go tak. I widzicie, to pasuje. Co to jest? O, Eos. Limited Edition Hunt Lotion. Czy jest napisane jaki? Z czego to jest? O jakim zapachu? Nie, wegański produkt, ale zaraz. No nie wiem. Ale takiego, aha, jest. Vanilia Orchidea. O, właśnie, widzicie. Pewnie będzie ładnie pachniał. Może go otworzymy. Żeby zobaczyć ten zapach. Widzicie, tak, może otworzę. Jest prosto wcale. Czy się tak jakoś... O, teraz. I zobaczmy. Ładny zapach, ale nie jest bardzo mocny, co ciekawe. Dobrze, dwunastka. Dwunasteczka jest tutaj. Niezły bałagan, jest amaliuszki. Zobaczmy dalej. Chowamy. I... Tak, tu mamy tak. Co to jest? Hair Doctor Conditioner, czyli odrywka do włosów. Tak. To jest ok. I to jest stąd. Z Amazona. Teraz szukamy trzynasteczki. Trzynasteczkę mamy tu. Zobaczmy, co w niej jest.
mamy. Najpierw ołożymy pudełeczko na miejsce. Pudełeczko, kartka ciemna. Tak. A tutaj jest hand wash, mydełko do mycia. Aha, tutaj. Róża i lawenda. Różowo-lawendowe, znaczy różowo-różano. Różano-lawendowe. Głównie można wyczuć lawendę. Fajne, fajne mydełeczko. Dobrze, i czternasteczka. Czternastka to jest właśnie ta. Czternasteczka jest z kotem. Z kicią po prostu. I kotek siedzi teraz sobie. Popatrzy. Przez okno, ale jest noc. Zobaczmy, co to jest. Co tu jest? Coś, werbena i cytryna, knajp, dusz, aha, żel pod prysznic. No tak, fajnie. Ekstra, bardzo fajne są te produkty. To było La Brookette, tu IOS, a ten, nie wiem z jakiej był firmy, ale no, no fajne są te produkty, powiem szczerze. I ostatni to jest czternastka. A ja, czy ja czternastkę już otwierałam w tym momencie? Czekajcie, muszę zobaczyć. Czy to była czternastka? Tak, to była czternastka, czyli to był dzisiejszy produkt. No i tak, to są wszystkie rzeczy. Także patrzymy. Mamy tak jakby porozkładane tutaj, więc kredka, to jest Douglas, kredka z Douglasa, Anna Jacke, żel pod prysznic, mleczko do ciała z Douglasa, takie serum pod oczy, detox, później hydrating mask z Douglas i Ariana Grande, to są perfumki, tutaj właśnie widzicie, te wszystkie produkty bardzo fajne z tego kalendarza Amazona, czyli mydełko do rąk i krem do rąk i pianka do mycia i taka odżywka do włosów i krem biotulinowy i taki fajny żel pod prysznic. Z Ritualsa też są fajne rzeczy, czyli właśnie jest tutaj ten taki skrab mleczno-ryżowo-wiśniowy i szampon do włosów, ta odżywka. No i tutaj właśnie to. To już może mniej, bo ta świeczka adwentowa to jeszcze ok, ale to mydełko i to, no to mi tak mało pasuje. Ale zawsze tam pewnie czek się przyda. No i czekoladki. I te fajne rzeczy właśnie z Yves Rocher. Czyli płyn micelarny, shower gel, krem do rąk, tutaj był szampon, tutaj był taki żel do mycia twarzy i lakier do paznokci. Prawda? Fajne, fajne rzeczy. Także 14. Postanowiłam, że jeszcze Wam pokażę. To są rzeczy z Douglasa od początku. To są z tego kalendarza Amazona. Tu jest Rituals. Tylko było jeszcze mydełko, ale już go stąd zabrałam. Tutaj włożyłam sobie czekoladki i mam tą biżuterię świąteczną. A tu mamy Yves Rocher. Kosmetyczka z Yves Rocher. Też sporo jest. I w początku mi powiem Wam, że cieszę się z tego kalendarza z Yves Rocher. Ogólnie wszystkie są fajne. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves.
Dzisiaj jest 10 grudnia, jest poniedziałek. Oczywiście godzina 18, ja wracam do domu i bardzo się cieszę, że już skończyłam pracę. Ale jeżeli chodzi o te moje vlogi, to powiem Wam, że chyba zrobię tak, że nagram od 5 do, no nie wiem, może do 8, do 9 albo do 10, bo naprawdę nie miałam kiedy w ogóle się tym zająć. Jestem bardzo, bardzo wyczerpana. No i nie wiem. To nie jest takie proste, jak się wydawało. Myślałam, że będę mogła nagrywać, ale nie mogłam, ponieważ wydarzyły się różne rzeczy nieprzewidziane. No i po prostu muszę się nimi zajmować. No i cóż zrobić. Moje włosy nie wyglądają najlepiej. Wcięłam sobie trochę. No więc tak, tak to wygląda. No dobrze, odezwę się do Was później. Dzisiaj jest 12 grudnia i wracam do domu i wracam trochę wcześniej niż zwykle, z czego bardzo się cieszę, bo myślę, że może będę mogła złożyć po prostu te filmy. Właściwie jeden już mam prawie całkowicie złożony, ale jeszcze mi tam troszeczkę zostało do dokończenia. Natomiast no, jeszcze dużo po prostu przede mną. To znaczy, chyba będę musiała tak zrobić, że będzie kilka tych dni naraz, bo no nie wiem, nie otwierałam nawet kalendarzy przez jakiś czas, ponieważ mogłam zdążyć, miałam dużo tego wszystkiego. Także cóż, odezwę się do Was później, jak już wrócę do domu. No, na razie kończę. Są światła, więc sobie zmienię kamerkę. Gdy pokazuję rzeczy do jedzenia, więc tutaj mam kilka rzeczy, taki mały haul zakupowy, więc Wam pokażę. A więc tak, nie jest to dużo rzeczy. Mamy tak, trzy batony crunchy, które ja biorę do pracy. Dalej tutaj jest sos czosnkowy, grapefruit, banany, te brycelki takie bezglutenowe, które ja zawsze kupuję, borówki amerykańskie, jogurt, biojogurt, Pacoma. Lubię te jogurty. Kupuję sobie je ostatnio i jem sobie na śniadanie właśnie jogurt z borówkami i z syropem klonowym, albo ostatnio nawet jem z miodem. Dawniej miód mi szkodził, po prostu byłam uczulona na miód, a ostatnio nic mi się nie dzieje po miodzie, a ponieważ bardzo on wzmacnia odporność, więc po prostu zaczęłam go sobie dodawać właśnie do tych owsianek, ale teraz mniej jem tych owsianek, ponieważ nie jestem pewna, czy do końca dobrze mi robią, ponieważ to jest jednak ziarno. Ja jestem uczulona na te wszystkie ziarna, właśnie na pszenicę, na żyto, więc być może też nie mogę jeść owsa, ale nie jestem tego pewna, bo nie miałam badań robionych. No i tak. Ale tutaj mam jeszcze szczypiorek do jajecznicy, no i tyle. Takie małe zakupy, bo tak naprawdę poszłam po baterię, bo oczywiście
mamy zimną wodę, ponieważ zepsuł nam się piec lub tak naprawdę ktoś robił remont w bloku i zawsze po każdym remoncie, jak ktoś właśnie robi w łazience, to mamy zepsuty piec. No i właśnie sąsiedzi z naszego pionu robili remont, no i oczywiście wyłączyli wodę, no i potem my już mamy zepsuty piec, mamy zimną wodę. No więc poszłam po baterię, pojechałam w nocy, już tak przed 21, żeby sprawdzić, czy akurat bateria się nie wyczerpała. No ale nie, wszystko jest ok. No i teraz już późno w nocy pojawiło się trochę ciepłej wody, więc umyłam sobie głowę, no bo w ogóle potrzebuję się umyć, bo po prostu ja potrzebuję się umyć jak każdy normalny człowiek, ale jeszcze szczególnie też po mojej pracy, którą ja mam, to też bardziej higienicznie jest właśnie skorzystać z prysznica. No po prostu ogólnie potrzebuję się umyć. Także myślę, że w tym miesiącu zapas rzeczy, które się zepsuły, już się wyczerpał, ponieważ zepsuła nam się pralka właśnie w Black Friday. Zepsuł się nam czajnik i samochód, więc byłam też z nim do naprawy. I teraz po prostu ten piec i naprawdę już właśnie, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie nagrywam, no to właśnie po prostu zepsuło mi się wszystko, co mogło, a jeszcze do tego problemy z moją skórą i w ogóle jestem chora. No i muszę przejść z powrotem na dietę, bo wszystko mi szkodzi i sama już nie wiem, co mi szkodzi do końca. No i tak wygląda mój vlogmas. Witajcie, jest piątek, 14 grudnia, wracam do domu. Wracam dzisiaj trochę wcześniej, jest jasno, jak widać. I bardzo się cieszę, ponieważ będzie weekend i będę mogła wreszcie zmontować te filmy, które czekają na zmontowanie w moim komputerze. No i tak, jest to ostatni tydzień przed świętami. Znaczy jeszcze nie ostatni, bo jeszcze mam mój weekend, ale od poniedziałku zaczyna się już ostatni tydzień, ostatnie przygotowania. I powiem Wam, że tak nie gotowa do świąt, chyba nie byłam nigdy. Wszystko mam do zrobienia przed świętami, ponieważ tak jak mówiłam wczoraj, zepsuły mi się wszystkie możliwe sprzęty. No i teraz po prostu naprawiam wszystko po kolei, a ten piec w łazience, o którym mówiłam, że mi się zepsuł, to nie, to właśnie okazało się jednak, że było bardzo słabe ciśnienie wody i na szczęście jest dobry, więc po prostu udało mi się wykąpać. W nocy o drugiej i była już ciepła woda i nawet sobie umyłam głowę i słuchajcie, takie szczęście mnie spotkało, że właśnie mogłam się wykąpać. Po prostu to jest dla człowieka wielkie szczęście, że ma wodę, że po prostu ma co jeść, że działają wszystkie sprzęty. No i oczywiście wiadomo, że ta otoczka świąteczna jest potrzebna, ale tak naprawdę najważniejsze jest zdrowie, którego właśnie też nie mam teraz przed świętami. No i takie rzeczy podstawowe. Więc u mnie będą skromne te święta w tym roku, ale myślę, że jakoś postaram się mimo wszystko tak ładnie wszystko zrobić, żeby i tak ta atmosfera świąteczna była i żeby po prostu no, żeby było fajnie, a najważniejsze rzeczy są inne niż to, czy choinka jest puszysta, czy mniej puszysta, czy jest więcej placków świątecznych, czy mniej. Po prostu ważna jest ta atmosfera, więc myślę, że po prostu będzie miło i też dla mnie to jest taki czas odpoczynku zawsze, ponieważ mam wolne, więc no, ja bardzo lubię święta. Ale oczywiście też uważam, że takie przygotowania świąteczne są ważne, tylko po prostu jak w sumie prawie, że do końca pracuję, znaczy to, no wiadomo, teraz tak wypada ten weekend przed Wigilią, więc jest troszeczkę więcej tego czasu, to może uda mi się wszystko zrobić, co trzeba. No, także tyle na temat przedświątecznych przygotowań. No cóż, jadę do domu, odezwę się do Was po powrocie. Więc już się skupiam na jeździe teraz. Całkowicie puszczę sobie książkę, którą słucham, to znaczy audiobooka. No i jadę dalej.
Zobaczcie choinkę świąteczną. Jest już bardzo późno w nocy. Ale postanowiłam, że jeszcze Wam pokażę. Mam taką poduszkę na mój fotelik. Coś takiego sobie właśnie kupiłam w Ikei. Uważam, że jest całkiem fajna. Jest taka dość gruba. I naprawdę miękka. Także podoba mi się bardzo. A druga rzecz z Ikei to świeca. Winter 2018. I ona pachnie waniliowo-szarlotkowym zapachem. Naprawdę przepiękny, taki słodki zapach ciasta świątecznego. Utworzyłam ją, naprawdę jest ekstra ta świeca. Prześliczyła ten zapach, szkoda, że nie możecie tego poczuć. A z drugiej strony po prostu jest też fajny słoiczek. Można go później wykorzystać na jakieś waciki albo na przykład na jakieś rzeczy do łazienki, jak już się ta świeca skończy. Założyłam sobie moją pościel francuską. I zobaczcie, tak wygląda. Ładna jest bardzo. Podoba mi się. Jak będę kiedyś mieć więcej czasu, to sobie po prostu ją wyprasuję, a dzisiaj potrzebowałam sobie przebrać. No i tak. Tak ona wygląda. Bardzo mi się podoba. Uważam, że warto ją było kupić i jeszcze właśnie jest taka dobra jakościowo. I fajne ma te zameczki, zapinania, także to jest ekstra. I cóż, żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i na kolejne filmy.